Dzień dobry Państwu, nazywam się Martyna Leciak i zapraszam do uczestniczenia w naszym webinarium. Jestem nową OPP. Tak naprawdę nasze webinarium to odbyło się 28 kwietnia 2020 roku, ale z przyczyn technicznych nie nagrało się. Więc teraz postanowiliśmy powtórzyć to webinarium, tak, żeby je nagrać i żeby plik z nagraniem był dla Państwa dostępny. Program naszego webinarium wygląda następująco. Najpierw opowiem kilka słów o nas, czyli o Biurze Organizacji Pożytku Publicznego, następnie o Akademii, w ramach której przeprowadzamy to webinarium, a następnie przejdziemy do meritum, czyli do informacji, które są przydatne dla każdej organizacji pożytku publicznego. Na samym końcu odpowiemy na pytania, które Państwo nam zadali 28 kwietnia podczas czatu. I tak będzie wyglądać nasze webinarium. Potrwa ono około godziny. Kilka słów o nas, czyli o Biurze Organizacji Pożytku Publicznego. Jesteśmy bardzo kameralnym zespołem trzyosobowym i oprócz mnie w tym zespole jest Karolina Zawadzka, która w drugiej części tego webinarium opowie Państwu o różnych ciekawych i potrzebnych rzeczach. I jest również Paweł Cymer, który właśnie 28 kwietnia odpowiadał na Państwa pytania, na Państwa pytania na czacie. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Można do nas pisać, dzwonić. Będziemy się starać odpowiadać na wszelkie pytania i wątpliwości. To, co robimy, to jest to, że prowadzimy i aktualizujemy wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Koordynujemy zamieszczanie przez organizację sprawozdań w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego. Prowadzimy podstronę dotyczącą organizacji pożytku publicznego na stronie Narodowego Instytutu Wolności. I prowadzimy też wszelkie sprawy związane z niewywiązywaniem się przez organizację z obowiązku sprawozdawczego i sprawy związane z naruszeniem przez nie ustawy o działalności pożytku publicznego w wolontariacie. Chcielibyśmy, aby tych spraw było jak najmniej właśnie takich tutaj problemowych. I tak jak powiedziałam wcześniej, zachęcamy do kontaktu z nami, zarówno telefonicznego, jak i na adres poczty elektronicznej. Namiary kontaktowe mogą Państwo też znaleźć na stronie Narodowego Instytutu Wolności. Nasze webinarium organizujemy w ramach Akademii NIW, której celem jest wsparcie sektora pozarządowego, szczególnie organizacji, które są beneficjentami programów zarządzanych przez Instytut, to znaczy na przykład FIO, PRO, ROHiS oraz potencjalnych uczestników tych programów. I tego wsparcia udzielamy w zakresie realizacji zadań społecznych. Akademia NIW to cykl webinariów i warsztatów. Webinaria odbywają się przez internet. Warsztaty organizujemy w całej Polsce. No, w tym roku musieliśmy z nich zrezygnować ze względu na epidemię, ale mam nadzieję, że już wkrótce będziemy mogli się z Państwem również spotykać tak twarzą w twarz. Przejdziemy teraz do meritum, czyli do informacji, które są przydatne dla każdej organizacji pożytku publicznego, a zwłaszcza dla organizacji, które
właśnie otrzymały status organizacji pożytku publicznego, albo też zastanawiają się, czy warto właśnie starać się o ten status. Naszą prezentację przygotowaliśmy w formie pór roku, czyli takiej pewnej cykliczności, bo uważamy, że właśnie podobnie wygląda cykl życia organizacji pożytku publicznego i właśnie w taki sposób można o tym opowiedzieć. Więc zaczynamy od bardzo przyjemnej pory roku, jaką jest wiosna, kiedy wszystko się budzi do życia i tak naprawdę wszystko się zaczyna. A początkiem dla organizacji pożytku publicznego jest uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego. Kwestie związane z organizacjami pożytku publicznego są uregulowane w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. I jak w trakcie tego webinarium będziemy właśnie mówić o ustawie, to będziemy mieli na myśli właśnie tę ustawę. I kto może uzyskać status organizacji pożytku publicznego? Przede wszystkim o ten status mogą się starać organizacje pozarządowe, czyli stowarzyszenia, fundacje, które prowadzą działalność pożytku publicznego i nie działają dla osiągnięcia zysków. Nie może być to jednostka z sektora finansów publicznych, przedsiębiorstwo, instytut badawczy, ale oprócz stowarzyszenia czy fundacji może być to inny podmiot, na przykład spółka akcyjna, która przeznacza całość zysku na działalność pożytku publicznego, kluby sportowe czy też kościelne osoby prawne. Natomiast z ustawy o działalności pożytku publicznego wynika, że statusu organizacji pożytku publicznego nie może uzyskać spółdzielnia socjalna, partia polityczna czy związek zawodowy. Aby uzyskać status organizacji pożytku publicznego, organizacja musi spełnić pewne wymagania, które są określone w artykule 20 ustawy i musi pamiętać o tym, żeby te wymagania cały czas były przez nią spełnione podczas właśnie, gdy jest organizacją pożytku publicznego, bo niespełnienie któregokolwiek z tych wymagań może spowodować, że ta organizacja straci status organizacji pożytku publicznego. Zanim w ogóle będziemy myśleć o tym, żeby być organizacją pożytku publicznego, powinniśmy przejść na pełną księgowość, to znaczy prowadzić pełną księgowość, która będzie nam umożliwiała sporządzenie sprawozdania finansowego, ponieważ każda organizacja pożytku publicznego musi zamieszczać sprawozdania w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego, w tym sprawozdanie finansowe, więc to jest ważne, żeby o tym pamiętać. Przede wszystkim organizacja pożytku publicznego musi prowadzić działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy w szczególnie trudnej sytuacji życiowej względem ogółu społeczeństwa. I to nie jest tak, że działalność pożytku publicznego organizacja prowadzi na przykład na samym początku, później już jej nie prowadzi, później wraca do niej, ponieważ jak organizacja przestaje prowadzić działalność pożytku publicznego, to znaczy, że nie spełnia jednego z tych kryteriów i tak naprawdę no, powinna stracić status organizacji pożytku publicznego. Działalność gospodarczą organizacja może prowadzić tylko jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego. To znaczy ta działalność gospodarcza nie może tutaj dominować. Może być tylko czymś takim właśnie uzupełniającym. Nadwyżka przychodów nad kosztami powinna być przeznaczana na prowadzenie działalności pożytku publicznego.
Organizacja powinna posiadać kolegialny organ nadzoru lub kontroli odrębny od organu zarządzającego. To znaczy członkowie organu kontroli lub nadzoru nie mogą być jednocześnie członkami organu zarządzającego i nie mogą pozostawać z nimi w podległości służbowej, w związku małżeńskim lub w stosunku pokrewieństwa. Istotne jest, żeby członkowie tych organów nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, bo jeżeli się tak stanie, no to wtedy organizacja straci status organizacji pożytku publicznego. Więc dobrze by było, żeby organizacja wypracowała u siebie takie mechanizmy, które pozwolą na to, żeby miała wiedzę, czy właśnie członkowie tych organów nie byli skazani. Wynagrodzenie członków kontroli organu nadzoru lub organu nadzoru lub kontroli nie może przekraczać przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za rok poprzedni, które jest określone przez GUS. Za 2019 rok to jest ponad 5000 zł. I są pewne ograniczenia, jeżeli chodzi o organizację pożytku publicznego, dotyczące dysponowania majątkiem organizacji, zakaz udzielania pożyczek członkom organizacji lub osobom z nimi powiązanym, zakaz zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji, ograniczenia w przekazywaniu majątku organizacji jej członkom, wykorzystywania majątku organizacji przez jej członków, zakupu towarów i usług od podmiotów powiązanych z członkami organizacji i ich osobami bliskimi. I tutaj też istotne jest, że stowarzyszenie nie może prowadzić działalności pożytku publicznego wyłącznie na rzecz własnych członków, jeżeli takie stowarzyszenie chce być organizacją pożytku publicznego, więc jakby tutaj te wymagania określone w artykule 20 mają spowodować to, że ta działalność organizacji pożytku publicznego będzie taka przejrzysta, bez żadnych tutaj wątpliwości. Jak już wiemy, kto może uzyskać status organizacji pożytku publicznego, jakie wymagania należy tutaj spełnić, żeby taki status posiadać, to teraz pytanie, w jaki sposób ten status uzyskać, to znaczy kto przyznaje. Właśnie taki status. Przyznaje sąd rejestrowy na wniosek organizacji. To nie jest to, że organizacja jakoś automatycznie może uzyskać status organizacji pożytku publicznego. Musi z odpowiednim wnioskiem zwrócić się do sądu. I tu w zależności od tego, czy to jest organizacja zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, to znaczy na przykład fundacja, stowarzyszenie, czy organizacja, która w tym KRS-ie jeszcze nie jest zarejestrowana, na przykład kościelna osoba prawna, to w zależności od tego organizacja składa do sądu wniosek na innym formularzu. Odpowiednie formularze można pobrać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości, właśnie wypełnić je, dołączyć odpowiednie załączniki i przekazać do sądu. Ważne jest również, że organizacja, która chce starać się o status organizacji pożytku publicznego, musi prowadzić działalność pożytku publicznego przez co najmniej 2 lata. To nie może być tak, że nie wiem, zakładamy na przykład fundację i od razu staramy się o ten status. Nie, musimy mieć tutaj pewne doświadczenie w prowadzeniu tej działalności. I organizacja uzyskuje status organizacji pożytku publicznego w momencie wydania postanowienia sądu rejestrowego w tej sprawie, a nie kiedy złożyła dokumenty do sądu.
Bo czasami tak jest, że sprawy w sądzie trwają dosyć długo, organizacja uzupełnia jakieś dokumenty, no i później się dziwi, że jak to złożyła wniosek dawno temu, a na przykład status uzyskała dopiero pod koniec roku. Więc ważne jest, kiedy właśnie nastąpił wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, wpis, który przyznaje organizacji ten status. I od właśnie tej daty organizacja jest organizacją pożytku publicznego. Taka organizacja ma pewne przywileje, ale również obowiązki. Podstawowym obowiązkiem organizacji pożytku publicznego jest obowiązek sprawozdawczy. I po raz pierwszy organizacja zamieszcza sprawozdania, to znaczy zatwierdzone sprawozdanie finansowe i sprawozdanie merytoryczne w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego za cały rok, w którym uzyskała status organizacji pożytku publicznego. To znaczy nie jest ważne, czy ten status organizacja uzyskała na przykład w styczniu, czy w marcu, czy w grudniu. Musi za cały rok zamieścić sprawozdania. Oprócz opublikowania sprawozdań w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego, organizacja także zamieszcza takie sprawozdania na swojej stronie internetowej, o ile oczywiście taką stronę tutaj posiada. I te sprawozdania organizacja zamieszcza z tego faktu, że posiada status organizacji pożytku publicznego. Nie jest tutaj istotne, czy organizacja była uprawniona do otrzymania 1% podatku, czy uzyskała te środki, czy też wydatkowała. Ważne jest, że po prostu posiada status organizacji pożytku publicznego i dlatego musi zamieścić sprawozdania. Sprawozdania organizacja zamieszcza w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego na stronie Narodowego Instytutu Wolności. Jest tam zakładka OPP. Po rozwinięciu z zakładki OPP wchodzimy w sprawozdania OPP. Jest tam wejście właśnie do bazy, żeby się najpierw zarejestrować, później zalogować. Istotne jest to, że żeby zamieścić sprawozdania w bazie, nie jest potrzebny ani profil zaufany, ani żaden podpis elektroniczny. Organizacja po prostu generuje formularze w bazie i te formularze wypełnia, a następnie je wysyła w systemie, nie załączając żadnych tutaj załączników. I jak organizacja wejdzie właśnie na naszą stronę internetową do zakładki OPP i później zamieszczanie sprawozdań OPP, to zobaczy takie 4 prostokąty. I jak kliknie na prostokąt zamieszczanie sprawozdań, wówczas pojawi się jej strona logowania do bazy. I żeby się zalogować do bazy, najpierw trzeba mieć utworzone konto w tej bazie, czyli najpierw trzeba się zarejestrować. I do tego jest potrzebny login, czyli 10-cyfrowy numer EKS organizacji, hasło wymyślone przez organizację, adres poczty elektronicznej organizacji i tutaj sugerujemy, żeby nie podawać żadnych prywatnych adresów, ponieważ raz, taki adres będzie widoczny dla każdego, kto będzie przeglądał sprawozdania organizacji, a dwa, ludzie w organizacjach często się zmieniają. I jak osoba odchodzi z organizacji, no to zabiera swój adres mailowy i wtedy jest problem dla organizacji, no bo nie ma dostępu do bazy. Też organizacja wtedy nie otrzymuje od nas powiadomień, przypomnień, więc tu bardzo istotne jest, żeby ten adres, który organizacja podaje w bazie, był aktualny. Oprócz tego organizacja jeszcze musi wpisać numer sygnatury postanowienia sądowego nadającego organizacji status organizacji pożytku publicznego. Ważne tutaj jest, żeby ten numer poprawnie wpisać i jeżeli w numerze po ukośnikach są jakieś zera, to żeby tych zer nie wpisywać.
I to jest właśnie ten jeden tutaj prostokąt, zamieszczanie sprawozdań, ten czerwony. A mamy jeszcze prostokąt przeglądanie sprawozdań. Jak na niego klikniemy, to wtedy możemy zapoznać się ze wszystkimi sprawozdaniami, które zamieściły organizacje pożytku publicznego. I tutaj dostęp do tej części bazy mają wszystkie osoby zainteresowane. I nie trzeba się tutaj logować, nie są potrzebne żadne hasła ani loginy. Zachęcamy także do zapoznania się z takimi technicznymi instrukcjami dotyczącymi zamieszczania sprawozdań za 2019 i 2018 rok. Tutaj z tych instrukcji można się dowiedzieć, jak te sprawozdania po kolei zamieszczać. Do zamieszczenia sprawozdań, no tak jak mówiłam, nie jest potrzebny tutaj żaden profil zaufany ani podpis elektroniczny. Organizacja zamieszcza sprawozdanie finansowe, zatwierdzone sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie merytoryczne z działalności. I tutaj mamy dwa rodzaje sprawozdań merytorycznych z działalności. Jeżeli całkowite przychody organizacji za dany rok obrotowy wynoszą poniżej 100 tysięcy złotych, to wtedy organizacja zamieszcza uproszczone sprawozdanie. Jeżeli powyżej, to sprawozdanie pełne. Te sprawozdania różnią się ilością danych, które organizacja tutaj musi podać. Wzory tych sprawozdań są dostępne na naszej stronie internetowej. Te wzory są ustalone przez przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w jego rozporządzeniu. Więc na naszej stronie można się zapoznać z tymi wzorami w wersji Word. I termin na zamieszczenie sprawozdań wynika z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. I generalnie ten termin, który warto zapamiętać, to jest do 15 lipca. Czyli do 15 lipca danego roku organizacja musi zamieścić sprawozdania za rok poprzedni. Natomiast jeżeli rok obrotowy organizacji jest inny niż kalendarzowy, to wówczas organizacja ma czas do 30 listopada po zakończeniu tego roku obrotowego. Przy czym, jeżeli chodzi o 15 listopada i rok 2020, czyli obecny rok, to tutaj mamy trochę taką wyjątkową sytuację ze względu na panującą epidemię COVID-19. A mianowicie tutaj termin został wydłużony. Jeżeli chodzi o zamieszczanie sprawozdań za 2019 rok, termin został wydłużony o 3 miesiące, czyli z 15 lipca na 15 października 2020 roku. Ale to jest sytuacja wyjątkowa, więc tutaj radzę zapamiętać ustawowy termin 15 lipca, żeby on jakoś tak się nam w pamięć tutaj wbił. I teraz takie dwa przykłady, właśnie jak z tymi terminami zamieszczenia sprawozdań jest. Fundacja na rzecz. Jakaś jest fundacja, której rok obrotowy jest od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku i termin na złożenie sprawozdań upływa 15 lipca 2020 roku, taki ustawowy, ale tak jak powiedziałam poprzednio, ten termin został w tym roku wyjątkowo przedłużony. Tutaj mamy taką czerwoną gwiazdkę, czyli on upływa 15 października. I mamy drugi przykład. Jest organizacja, która ma rok obrotowy niezgodny z kalendarzowym, czyli taki rok jak rok szkolny. Od 1 września 2019 roku do 31 sierpnia 2020 roku. Tutaj termin na zamieszczenie sprawozdań upływa 30 listopada 2020 roku, czyli 30 listopada, który jest taki najbliższy
po terminie zakończenia właśnie roku obrotowego organizacji. I teraz pytanie, dlaczego właśnie jest ważne, żeby te sprawozdania zamieszczać w terminie? No dlatego, że to jest powiązane tutaj z wykazem organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku. A mianowicie wykaz taki jest co roku sporządzany na nowo. Sporządzamy go do 15 grudnia i publikujemy roku poprzedzającego jego obowiązywanie. To znaczy wykaz za 2020 rok będzie opublikowany w 2021 roku i będzie sporządzony na dzień 30 listopada i opublikowany do 15 grudnia 2020 roku. I w tym wykazie znajdą się te organizacje, które posiadają status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada, czyli w tym przypadku 30 listopada 2020 roku, nie znajdują się w stanie likwidacji bądź upadłości i tu podkreślam, terminowo wywiązały się z obowiązku sprawozdawczego za 2019 rok, czyli za rok tutaj poprzedni. I tutaj znowu mamy dwa takie przykłady. Mamy Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom, które uzyskało status organizacji pożytku publicznego 16 grudnia 2019 roku. No i teraz pytanie, czy ta organizacja będzie w wykazie jednoprocentowym, czy nie? Niestety tej organizacji nie będzie, ponieważ na dzień 30 listopada 2019 roku organizacja nie miała statusu organizacji pożytku publicznego, więc ta organizacja nie była uwzględniona w wykazie organizacji pożytku publicznego za rok 2000, uprawnionych do otrzymania 1% podatku za rok 2019 w roku 2020. Ale ta organizacja musi zamieścić sprawozdania za rok 2019, no bo w tym roku posiadała status organizacji pożytku publicznego. I organizacja znajdzie się w wykazie dopiero w kolejnym roku, to znaczy jeżeli terminowo wywiąże się z obowiązku sprawozdawczego za 2019 rok, to w wykazie, który będzie obowiązywał w roku 2021 za rok 2020 się będzie i podatnicy będą mogli jej przekazać 1% podatku. I mamy tutaj drugi przypadek. Jak Państwo widzą, tak naprawdę jest różnica no, kilku dni, tak, ponad dwóch tygodni, jeżeli chodzi o przyznanie statusu organizacji pożytku publicznego, bo tu mamy trochę wcześniejszą datę, a mianowicie 29 listopada 2019 roku. I ta organizacja będzie, to znaczy jest w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku za rok 2019 w roku 2020, ponieważ na dzień 30 listopada 2019 roku posiadała status organizacji pożytku publicznego. I tak samo ta organizacja też musi zamieścić w bazie sprawozdania organizacji pożytku publicznego sprawozdania za rok 2019 i w kolejnym wykazie będzie dopiero wtedy uwzględniona, jeżeli terminowo wywiąże się z obowiązku sprawozdawczego za rok 2019. Jest jeszcze tutaj jedna ważna rzecz związana właśnie z uzyskaniem 1% podatku, a mianowicie każda organizacja musi podać do Urzędu Skarbowego na formularzu NIP-8
numer rachunku bankowego, na który to urząd skarbowy przekaże jej później 1% podatku, no pod warunkiem oczywiście, że będzie do tego uprawniona do otrzymania takich środków i że podatnicy 1% podatku przekażą. I takie informacje trzeba podać do Urzędu Skarbowego do 30 czerwca roku, w którym organizacja jest uprawniona do otrzymania tego 1% podatku. W kolejnym roku już tych informacji nie trzeba podawać do urzędu, bo ten rachunek już urząd ma zapisany, pod warunkiem oczywiście, że nic się nam nie zmienia. Natomiast jeżeli rachunek się zmieni, chcemy zaktualizować te dane, to też tutaj jest ważne, żeby to zrobić do 30 czerwca. Więc już tutaj przeszliśmy przez wiosnę, rozpoczęliśmy działalność jako organizacja pożytku publicznego. Wiemy, jaki mamy tutaj podstawowy obowiązek sprawozdawczy. Wiemy też, że możemy otrzymywać 1% podatku. Więc no, organizacja tutaj nam się pięknie rozwija jak w pełni lata. Nie pojawiają się większe problemy i zmartwienia. Natomiast no, jeszcze raz chcę tutaj wrócić do tych sprawozdań, że sprawozdania, które Państwo zamieszczają w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego, są wizytówką organizacji. Z tymi sprawozdaniami każdy może się zapoznać, więc dobrze jest, żeby te informacje, które Państwo zamieszczają w tych sprawozdaniach, a także forma, w jakiej to robią, no była taka wiarygodna, no bo wiadomo, że organizacje są obdarzone przez społeczeństwo, organizacje pożytku publicznego są obdarzone większym tutaj kredytem zaufania, też no więcej się od nich wymaga, a publikacja tych sprawozdań powoduje też, że no jest większa wiarygodność organizacji w oczach beneficjentów, darczyńców. I tutaj prosimy, to jest taki nasz ciągły apel, ale który wynika jakby z troski o państwa, z troski o organizację pożytku publicznego, żeby nie czekać z zamieszczaniem sprawozdań do ostatniej chwili. Bardzo często tak jest, no i to jakby widzimy po statystykach zamieszczania sprawozdań, że najwięcej organizacji robi to w ostatnich dniach, a w ostatnim dniu to już w ogóle to jest kulminacja. I no wiadomo, jak coś się robi na ostatnią chwilę, to wówczas mogą wystąpić jakieś problemy, nie wszystko może być dla nas jasne, jakieś błędy, państwo później sprawdzają poprawność, nie wiedzą dlaczego tutaj system pokazuje te nieprawidłowości, państwo próbują się do nas dodzwonić, wiele osób także to robi, jest wtedy jakaś też trudność, są problemy, więc zupełnie tak trochę bez sensu. Więc tutaj zachęcamy, żeby zabrać się za zamieszczanie sprawozdań no, trochę wcześniej, bo my wtedy będziemy mieć dla Państwa więcej czasu, żeby wszystko dokładnie wytłumaczyć. No i też Państwo będą tutaj pracować w większym komforcie. I zachęcamy też do kontaktu z nami, jeżeli właśnie w trakcie zamieszczania sprawozdań okazuje się, że trzeba poprawić rok obrotowy organizacji w systemie, że Państwo coś tam źle wpisali, kiedy Państwo nie pamiętają hasła, jest niewłaściwy adres poczty elektronicznej w bazie, a również też wtedy, kiedy trzeba odblokować sprawozdania do edycji, to znaczy Państwo już zamieścili sprawozdania, ale w międzyczasie okazuje się, że trzeba poprawić jakiś błąd,
albo na przykład jakiś organ w ramach kontroli stwierdził, że właśnie korekty wymaga jakaś część sprawozdania, więc tutaj zachęcamy do kontaktu, będziemy się starać pomóc i odpowiedzieć na wszelkie pytania. Więc tutaj już omówiłam dwie bardzo, bardzo przyjemne pory roku. Jesteśmy jakby w połowie. I teraz przechodzimy do dwóch kolejnych. Ja z Państwem się pożegnam w tym momencie i przekażę głos Karolinie Zawadzkiej, która właśnie będzie tutaj kontynuowała naszą opowieść. Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Karolina Zawadzka. Teraz przejdziemy do takich zagadnień związanych z trudnościami, z problemami, które mogą organizacje spotkać, kiedy będą realizowały swoje działania. Oczywiście opowiemy też, co można zrobić, żeby tych problemów uniknąć lub jakoś je zneutralizować, kiedy już się pojawią. I tutaj te problemy i trudności uosabia taka pora roku jak jesień, która jest trochę bardziej melancholijna, może trochę ten listopadowy nastrój się aktywistom działającym w organizacji udzielić, no i wtedy pojawiają się kłopoty. Spróbujemy sobie omówić krótko, jakie to mogą być kłopoty i też w jaki sposób możemy im zapobiegać. Taką główną trudnością, która się z organizacją zdarza, jest zamieszczanie sprawozdania po terminie. Zaczniemy od tego. Tutaj jeszcze na chwileczkę wrócę do tego. Chwileczkę. Musimy wrócić tutaj do innego slajdu. Tak, tutaj chciałam się właśnie zatrzymać. Taką konsekwencją tego, że organizacja nie złożyła sprawozdania w terminie, jest to, że nie będzie uwzględniona w tym wykazie jednoprocentowym i nikt nie będzie mógł przekazać jej 1% podatku. Nawet jeżeli to zrobi, bo nie będzie wiedział, że organizacji nie ma w wykazie, to Urząd Skarbowy zwróci mu te zeznanie podatkowe do korekty. Więc wyobraźmy sobie tutaj taką organizację, klub turystyczny podróżnik. Tutaj zaznaczam, że wszystkie nasze przykłady są oparte na faktach, ale nie dotyczą prawdziwych organizacji, więc one są, nazwy są wymyślone, no ale przykłady są jak najbardziej z życia wzięte. Tak więc ten klub turystyczny podróżnik zamieścił swoje sprawozdania za 2018 rok, 16 lipca 2019 roku, 38 minut po północy. No i możemy tutaj powiedzieć, no zabrakło 30 minut. Z tym, że no zmieniła się w międzyczasie data, tak więc tak zamieszczone sprawozdanie jest już sprawozdaniem złożonym po terminie i taka organizacja nie będzie uwzględniona w wykazie organizacji, które są uprawnione do otrzymania środków z 1% za 2019 rok, 2020 roku. Nawet takie kilkuminutowe spóźnienie już powoduje to, że organizacja w wykazie nie jest uwzględniona. Dlatego zachęcamy, żeby tego terminu jednak pilnować co do minuty. Kolejny przykład. Mamy tutaj Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Świetlica Świętej Cecylii, które zamieściło swoje sprawozdania w bazie, sprawozdanie za 2018 rok, ale zrobiło to 28 września 2019 roku, załóżmy o godzinie tam 14:26. I organizacja zamieściła te sprawozdania po takim mailu, przypomnieniu, które od nas otrzymało. No i tutaj czasem zdarzają się takie sytuacje, że ktoś, my, jeżeli organizacja nie zamieściła sprawozdań w terminie, wysłamy potem takie przypomnienie, żeby jednak to sprawozdanie zostało zamieszczone, z tym, że ten mail to nie jest nadanie nowego terminu. Termin jest zapisany w ustawie i on nie ulega przedłużeniu, więc taka organizacja, która zamieści sprawozdanie później na naszą prośbę, w jakimś wskazanym przez nas terminie, to nie jest to nadanie nowego terminu, też w wykazie nie będzie uwzględniona. Dopisanie do wykazu.
Ustawa daje taką możliwość, że jeżeli organizacja nie zamieści sprawozdań w bazie z przyczyn, które są od niej niezależne, albo nie zamieści tych sprawozdań w terminie bez swojej winy, to wtedy dyrektor nasz może ją do tego wykazu dopisać. Z tym, że dotyczy to takich sytuacji losowych, niemożliwych do przewidzenia wcześniej, takich, które naprawdę organizacja po prostu została czymś zaskoczona, jakąś nieprzewidzianą sytuacją i wtedy rzeczywiście może napisać do nas taki wniosek do naszego dyrektora, który jeżeli będzie pozytywnie rozpatrzony, to wtedy organizacja zostanie do wykazu dopisana. Dalej idziemy. Wezwanie do wyjaśnień. Jeżeli organizacja nie zamieści sprawozdań w terminie, to wtedy my wysyłamy do niej takie wezwanie z prośbą o to, żeby wyjaśniła tą sytuację i oczywiście zamieściła swoje sprawozdania. Wysyłamy wezwania głównie z dwóch powodów. Jeżeli sprawozdania w ogóle nie ma w terminie, w ogóle nie ma w bazie, albo jeżeli te sprawozdania zawierają jakieś nieprawidłowości, które mogą świadczyć o tym, że coś w organizacji nie działa prawidłowo. No więc jeżeli organizacja podejmie z nami współpracę, wyjaśni, zamieści te sprawozdania, czy je poprawi, to wszystko jest w porządku. Wtedy najważniejsze jest to, żeby tych naruszeń zaniechać i sprawozdanie zamieścić. No jeżeli tak się nie zdarzy, no to tutaj możemy skierować wniosek do sądu o pozbawienie organizacji statusu organizacji pożytku publicznego, ale bardzo często zdarza się tak, że organizacje uzupełniają zaległe sprawozdania, nawet za jakieś bardzo odległe lata, jak 2014 czy 2015 rok, czy nawet jeszcze wcześniejszy i poprawiają sprawozdania i po prostu sprawa kończy się pozytywnie. Teraz co możemy zrobić, żeby tych trudności uniknąć, żeby one się nie pojawiły? Tutaj mamy kilka takich przykładów, które też są zaczerpnięte tutaj z prawdziwych sytuacji, z wyjaśnień organizacji i przyjrzyjmy się nim krótko, zobaczmy, czego możemy po prostu uniknąć, żeby to nie skutkowało potem utratą statusu OPP przez organizację. Pierwsza sprawa, w organizacji działają tylko osoby starsze i nie mamy komputera. No tutaj nie może to być takie usprawiedliwienie dla niezamieszczenia sprawozdania. Myślę, że wśród działaczy też zaprzyjaźnionych organizacji czy społeczności lokalnej zawsze znajdzie się osoba, która może tego komputera użyczyć, czy też może użyczyć swojej pomocy w zamieszczeniu tych sprawozdań. Także zachęcamy do tego, żeby pomagać sobie nawzajem, też tak trochę międzypokoleniowo, żeby właśnie takich sytuacji nie było, że tak no, prozaiczny powód jak brak komputera będzie potem przyczyną, że ktoś sprawozdanie nie zamieści. Dalej. Zachorowała jedyna osoba, która umie to zrobić. Tutaj zdarza się czasem tak, że na głowie jednej osoby jest bardzo dużo i tylko jedna osoba wie na przykład, jak te sprawozdania zamieszczać. Zachęcamy do tego, żeby był jakiś system zastępstw, czy też przekazywania informacji wcześniej, zanim się pojawi jakaś sytuacja kryzysowa, bo jeżeli właśnie ta kluczowa osoba nagle zachoruje, no to już wtedy możemy mieć trudności w tym, jak zaradzić. A jeżeli wcześniej będzie system zastępstw, czy przekazywania informacji, to łatwiej sobie z taką sytuacją poradzić, kiedy jedyna odpowiedzialna osoba no nie może czegoś zrobić. Co dalej? Jeszcze może wystąpić taka sytuacja, że na przykład organizacja po raz pierwszy zamieszcza sprawozdanie, pierwszy rok ma status OPP i o takim obowiązku jak zamieszczenie sprawozdań w naszej bazie nie słyszała. No tutaj też to nie może to być usprawiedliwienie dla niezamieszczenia sprawozdań. Zachęcamy, żeby zapoznać się z naszą ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, gdzie wiele właśnie jest rzeczy wyjaśnionych i też no, wszystkie obowiązki, przywileje organizacji są tam opisane i zachęcamy do tego, żeby właśnie też pomagać sobie informować się, żeby nikt nie pozostał bez takiej tutaj ważnej informacji. Kolejna sprawa. Prowadzenie jakichś intensywnych działań merytorycznych w tym samym czasie, kiedy właśnie są te obowiązki sprawozdawcze.
Tutaj zachęcamy do tego, żeby sobie to zaplanować, bo też sprawozdawczość jest takim zadaniem cyklicznym, to się nie pojawia znienacka nagle w jakimś terminie wcześniej nieznanym. Jeżeli jakaś organizacja na przykład właśnie wyjeżdża na obóz z młodzieżą w tym czasie, jeżeli w tym czasie sprawozdawczym prowadzi jakieś ważne dla siebie działania merytoryczne, to spróbujmy też zwrócić w tym czasie uwagę, że wtedy też właśnie będzie okres sprawozdawczy i żeby po prostu to nie umknęło. Kolejny powód, jeżeli organizacja na przykład zleci biuru rachunkowemu, żeby zamieściło sprawozdania w bazie, no a po jakimś czasie okazuje się, że niestety tak się nie stało, że ta zewnętrzna organizacja, zewnętrzna firma tych sprawozdań nie zamieściła. No tutaj odpowiedzialność wtedy spadnie na organizację, która posiada ten status OPP, a nie na firmę, która tego nie dopilnowała. Także spróbujmy też, no, sprawdzać, czy rzeczywiście te obowiązki sprawozdawcze zostały dopełnione, jeżeli są one wykonywane przez jakieś zewnętrzne organizacje, na przykład biura rachunkowe. Idziemy dalej. Przychodzi zima. Zima to jest taka pora roku, kiedy życie się zatrzymuje, kiedy różne rzeczy są zamrożone. No i tutaj możemy sobie też utożsamić z tą zimą, z tym zamrożeniem, taką utratę statusu OPP. Czasem może się tak zdarzyć, że ten status OPP w jakiś sposób organizację przerośnie, że te obowiązki nie będą, będą na tyle dotkliwe, że, nie, że te przywileje nie będą takie słodkie, można powiedzieć. I wtedy no, może czasem lepiej odpuścić i tego statusu OPP nie mieć, ale zachęcamy do tego, żeby mieć, żeby też wykonywać obowiązki, korzystać z przywilejów i żeby ten status też był dla organizacji taką no, potrzebną i ważną rzeczą. No ale teraz spójrzmy sobie też na to, w jaki sposób organizacja ten status OPP może utracić i też czego się po prostu wystrzegać, żeby organizacja tego statusu nie utraciła, ale też w jaki sposób zakończyć swoją przygodę z OPP, jeżeli będą Państwo musieli to zrobić. Więc najpierw spójrzmy na te przyczyny utraty statusu OPP. Takim głównym powodem, dla którego organizacja traci status OPP, jest niezamieszczenie sprawozdań w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego. Jeżeli organizacja tych sprawozdań nie zamieści na nasze wezwanie, nie zamieści ich w jakimś późniejszym terminie, no to jest prosta droga do tego, żeby status OPP utracić. Dalej, jeżeli organizacja zamieści sprawozdanie błędne, w którym są nieprawidłowości i tych na nasze wezwanie tych nieprawidłowości nie poprawi, nie podejmie jakiejś współpracy, żeby te nieprawidłowości usunąć, no to wtedy również nasz dyrektor może skierować wniosek o utratę przez organizację statusu OPP. Kolejnym powodem jest niespełnienie przez organizację wymagań, które są zawarte w artykule 20 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Jeżeli organizacja naruszy tak naprawdę zapisy swojego własnego statutu, wtedy, jeżeli organizacja starała się o status OPP, wtedy musiała swój statut dostosować właśnie do tych wymagań. Jeżeli teraz te wymagania nie będą przez organizację spełnione, wtedy też może status OPP utracić. Jeżeli organizacja jest postawiona w stan likwidacji lub upadłości, to wtedy powinna status OPP utracić z automatu. Sąd rejestrowy w tym samym momencie, kiedy wpisuje likwidację lub upadłość, powinien status OPP wykreślić. Niestety nie dzieje się tak w praktyce, dzieje się czasem tak, że organizacja jest już w tej likwidacji i status OPP nadal posiada, co jest stanowi taką trudność dla organizacji, ponieważ my wymagamy wtedy sprawozdań, jeżeli posiada status OPP, to powinna składać sprawozdania, ale często jeżeli jest w stanie likwidacji, nie prowadzi już żadnej działalności, no to nie ma jak tego sprawozdania sporządzić, dlatego tutaj zachęcamy, żeby sprawdzić, jeżeli organizacja będzie się likwidować, żeby jednocześnie z tym wpisem o likwidacji był też wpis o utracie przez organizację statusu pożytku publicznego. Wtedy organizacja no, zaoszczędzi sobie różnych tutaj problemów i trudności. Można też na swój własny wniosek zostać pozbawionym tego statusu. Organizacja może sama taki wniosek złożyć do sądu. Nie musi to być z powodu jakichś problemów i nieprawidłowości.
Przyjrzyjmy się teraz jeszcze innym zapisanym w ustawie sytuacjom, które skutkują utratą statusu OPP. Na przykład jeśli organizacja będzie prowadzić zbiórkę publiczną, której nie zgłosi lub nie, z tej zbiórki się nie rozliczy. Jeżeli będzie prowadzić różne placówki, na przykład jakąś opiekuńczą, przedszkole, czy też na przykład dom pomocy społecznej, czy szkołę, bez wymaganego zezwolenia. Jeżeli będzie prowadziła działalność leczniczą, bez wpisu do wymaganego rejestru. Jeżeli będzie posiadać jakieś zaległości podatkowe lub będzie zalegać ze składkami na ubezpieczenie społeczne swoich pracowników. No, to są wszystko takie powody. Jeżeli będzie po prostu działać w sposób niezgodny z prawem, no to nie może tego statusu OPP posiadać. Ciąg dalszy nieprawidłowości. Jeżeli nie będzie wypełniać obowiązków, które wynikają również z ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, no jest tutaj chodzi głównie o obroty, o transakcje dokonywane w gotówce. Jeżeli organizacja naruszy jakieś inne przepisy, czy nie wykona jakiegoś postanowienia sądu, jeżeli będzie wykorzystywać również jakieś dotacje niezgodnie po prostu z przeznaczeniem, no wszystko to skutkuje utratą statusu OPP. I jeszcze, jeżeli będzie uchylać się od kontroli lub jakichś uchybień wskazanych w tej kontroli nie usunie, no to też taka organizacja statusu OPP mieć nie powinna. Teraz spójrzmy sobie, jak tutaj zakończyć swoją przygodę z OPP, w jaki sposób złożyć ostatnie sprawozdanie. Nasza ustawa o działalności pożytku publicznego w wolontariacie mówi nam, że organizacja zamieszcza ostatnie sprawozdanie za ten rok, za ten rok obrotowy, w którym posiadała status OPP. Czyli załóżmy, że tutaj mamy sobie taki przykład. Ochotnicza Straż Pożarna w Wielkiej Dolinie utraciła status OPP 24 kwietnia 2018 roku. Tu załóżmy, że organizacja złożyła wniosek, sama chciała tego statusu OPP być pozbawiona i nadal będzie, nie będzie zlikwidowana, nadal będzie prowadziła działalność. Więc organizacja zamieszcza swoje ostatnie sprawozdanie za ten właśnie cały 2018 rok, w którym ten status OPP utraciła. Mimo tego, że utraciła go w pierwszej połowie roku, to i tak zamieszcza sprawozdanie za cały 2018 rok do 15 lipca 2019 roku. Ostatnia sprawa, którą powinna organizacja pożytku publicznego, która traci ten status, zrobić, to powinna rozliczyć się z posiadanych środków z 1%. Jeżeli organizacja będzie posiadała jakieś środki z 1%, które zostały niewykorzystane, to zwraca je na Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego. Po pierwsze, taka organizacja informuje dyrektora Narodowego Instytutu Wolności o tym, że posiada takie środki, no i zwraca je tutaj na konto tego Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego. Ustawa tam szczegółowo wskazuje też, w jakim terminie to się powinno odbyć od daty tej utraty OPP, także wszystko tam jest szczegółowo opisane, w jaki sposób powinna się taki zwrot środków odbyć. Nawet jeżeli organizacja status OPP utraci, to nie musi to być koniec jej przygody tutaj z tym statusem. Można status OPP uzyskać ponownie. Tak jak na wiosnę cykl życia z powrotem się odradza, tak samo możemy z powrotem rozpocząć swoją przygodę z OPP. Jeżeli organizacja została pozbawiona statusu OPP na wniosek Narodowego Instytutu Wolności albo z urzędu przez sąd, to wtedy może ponownie złożyć taki wniosek o nadanie statusu OPP po 2 latach od wykreślenia. No to jest taki okres karencji tych 2 lat. Natomiast jeżeli organizacja sama złożyła taki wniosek do sądu, to ten okres 2 lat nie obowiązuje. Także zachęcamy do tego, żeby
status OPP posiadać, żeby z tego korzystać z przywilejów, no i też żeby wywiązywać się z różnych obowiązków, które są też z tym związane. Przejdziemy teraz do części związanej z pytaniami. Witam ponownie. Teraz odpowiemy na pytania, które 28 kwietnia Państwo zadali nam na czacie. Pogrupowaliśmy te pytania w kilka kategorii. Gdzie można znaleźć wzory dokumentów, jakie składamy do KRS w celu uzyskania statusu OPP? Tak jak mówiłam w swojej części, te wzory są na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Tutaj właśnie podajemy cały adres strony internetowej. One są tam pogrupowane i można sobie znaleźć odpowiednie wnioski. Czy sprawozdania finansowe wraz z merytorycznym umieszczamy jedynie w bazie sprawozdań OPP, co z innymi obowiązkami sprawozdawczymi? Otóż sprawozdania finansowe i merytoryczne organizacje zamieszczają w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego. No i oczywiście tak jak inne organizacje, które nie posiadają statusu organizacji pożytku publicznego, na przykład fundacje, stowarzyszenia, no muszą sprawozdanie finansowe przekazać do Krajowej Administracji Skarbowej albo do Krajowego Rejestru Sądowego, o ile prowadzą działalność gospodarczą. Natomiast fundacje, które posiadają status organizacji pożytku publicznego, są zwolnione z obowiązku przekazywania sprawozdań merytorycznych z działalności do właściwego ministra, do właściwego ministra, który je nadzoruje, jeśli są to właśnie organizacje pożytku publicznego. Mówi o tym artykuł 12 ustawy, 12 ustęp 2a ustawy o fundacjach. Więc jeżeli fundacja jest organizacją pożytku publicznego, to nie musi przekazywać do właściwego ministra sprawozdania z działalności, o ile zamieściła sprawozdania w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego. Czy organizacja musi posiadać wydzielony rachunek bankowy na środki z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych? Nie musi, nie ma takiego obowiązku. Natomiast no, musi pamiętać o tym, żeby mieć księgowo te środki wydzielone. Natomiast oczywiście dobrze jest, jeżeli organizacja ma taki rachunek wydzielony na środki z 1% podatku, no bo to jest wtedy takie tutaj bardziej przejrzysty podział i rozdział między tymi środkami a innymi środkami, które są w dyspozycji organizacji. Więc reasumując, obowiązku nie ma. Jak określić, czy rok obrotowy organizacji jest zgodny lub niezgodny z rokiem kalendarzowym? No, o tym decyduje sama organizacja. Większość organizacji, tak myślimy, że to jest około 99% organizacji pożytku publicznego, ma rok obrotowy taki sam jak kalendarzowy. Niewielka część organizacji, zwłaszcza te, które zajmują się edukacją, mają rok obrotowy taki sam jak szkolny czy rok akademicki. Są też organizacje, które mają rok obrotowy, który zaczyna się na przykład w marcu, a kończy się w lutym.
tylko to jest, no, jak powiedziałam, niewielka część organizacji. I to, czy organizacja ma rok zgodny lub niezgodny z rokiem kalendarzowym, wynika tak naprawdę ze specyfiki działania organizacji, więc każda organizacja tutaj sobie powinna to jakoś ustalić. Mamy decyzję sądu o nadaniu statusu OPP wydaną 2 grudnia 2019 roku. Czy składamy NIP 8 w tym roku do 15 czerwca, sprawozdanie do 15 lipca? Jeśli tak, to czy będziemy mogli w 2021 roku korzystać z wpłat z 1%? Otóż tak, jeżeli organizacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego w grudniu 2019 roku, to sprawozdania oczywiście musi zamieścić w 2020 roku. No generalnie do 15 lipca jest termin ustawowy, ale tak jak mówiłam poprzednio, ten rok jest specyficzny, 2020, i w 2020 roku ten termin na zamieszczenie sprawozdań został przesunięty o 3 miesiące do 15 października. Więc taka organizacja do 15 października musi zamieścić sprawozdania za 2019 rok, za cały 2019 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego. Natomiast formularz NIP 8 może złożyć do Urzędu Skarbowego w każdym momencie, ale w tym przypadku nie później niż nie do 15 czerwca, jak tu ktoś zadał pytanie, tylko do 30 czerwca 2021 roku, bo tak naprawdę, jeżeli terminowo ta organizacja wywiąże się z obowiązku sprawozdawczego, to będzie uprawniona do otrzymania 1% podatku w roku 2021. Więc tu pytanie brzmi tak, będzie mogła wtedy korzystać w 2021 roku z wpłat z 1% podatku. Czy status OPP można uzyskać w terminie krótszym niż po 2 latach działalności? Jeśli tak, to czy są jakieś szczególne wymagania w tym zakresie? No niestety nie można, tak, bo w ustawie o działalności pożytku publicznego w wolontariacie jest wprost podany termin, to znaczy takie wymaganie, że organizacja musi prowadzić działalność pożytku publicznego co najmniej 2 lata. I od tej zasady tutaj ustawodawca nie przewidział żadnego wyjątku. Więc nawet jeżeli organizacja, która działa krócej niż 2 lata, złoży do sądu rejestrowego wniosek o przyznanie statusu organizacji pożytku publicznego, no to sąd rejestrowy niestety nie będzie miał tutaj podstawy prawnej, aby pozytywnie taki wniosek rozpatrzyć. Czy wzór sprawozdania jest ujednolicony? Tu dokładnie nie wiem, o jaki wzór chodzi, bo jeżeli chodzi o sprawozdanie merytoryczne, to tak jak mówiłam wcześniej, mamy 2 wzory sprawozdania merytorycznego. Są to wzory, które zostały określone przez przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w jego rozporządzeniu. Wzory są dostępne na naszej stronie internetowej, można się z nimi zapoznać. I to są wzory sprawozdania pełnego, czyli dla organizacji, której całkowity przychód za poprzedni rok, to znaczy za rok, za który się sprawozdaje, wynosił powyżej 100 tysięcy złotych. I jest wzór sprawozdania uproszczonego dla organizacji, której całkowity przychód wyniósł poniżej 100 tysięcy złotych. Więc jeżeli chodzi o sprawozdanie merytoryczne, to jak najbardziej są to wzory ujednolicone. Natomiast jeżeli chodzi o sprawozdanie finansowe, to organizacja sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z ustawą o rachunkowości. I tutaj mamy tak naprawdę
dwa załączniki w tej ustawie, według których organizacja może sporządzić takie sprawozdanie. Jest to załącznik numer 6 do ustawy, czyli taki wzór, który jest dedykowany organizacjom pozarządowym. Organizacje także sporządzają sprawozdania według załącznika numer 1. Tutaj wtedy organizacje podają więcej informacji i według załącznika numer 1 też sprawozdania sporządzają podmioty gospodarcze, więc to tak nie do końca jest wzór, który jest dedykowany organizacjom pozarządowym. Moja fundacja ma dwuosobowy zarząd, nie posiada organu kontroli. Jeśli chcielibyśmy się starać o status OPP, to z ilu członków minimum powinna się składać nowo powołana rada nadzorcza, czy zarząd może pozostać dwuosobowy? To znaczy ten organ kontroli i organ nadzoru, no to są organy kolegialne. Kolegialne, czyli wieloosobowe, czyli tak naprawdę muszą się składać z co najmniej dwóch osób, więc organ kontroli tutaj musi być co najmniej dwuosobowy. Zarejestrowałem fundację w KRS 30 kwietnia 2018 roku. Spełniam warunki, by zostać OPP, ale złożyłem do Urzędu Skarbowego pismo o zgodę o prowadzeniu uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów. Za dwa lata mam jednak zrobione sprawozdanie finansowe. Czy mogę składać dokumenty do sądu, by fundacja została wpisana na listę OPP uprawnionych do otrzymania 1% podatku? No oczywiście, ponieważ no tutaj nie ma żadnych przeciwwskazań ustawowych. Natomiast tak jak to wspominaliśmy poprzednio, organizacja pożytku publicznego musi sporządzać sprawozdanie finansowe, czyli tak naprawdę no musi prowadzić tą pełną księgowość, więc zachęcamy organizacje, które starają się o ten status organizacji pożytku publicznego, żeby przechodziły na pełną księgowość, bo jeżeli organizacja nie będzie sporządzać sprawozdań finansowych, no to nie będzie tak naprawdę wypełniać podstawowego obowiązku sprawozdawczego, no i może wtedy stracić status organizacji pożytku publicznego. Co ze zbiórkami prowadzonymi za pomocą social mediów, na przykład zbiórka za pośrednictwem Facebooka, czy taka zbiórka jest zbiórką publiczną, czy bal charytatywny z płatnymi biletami jest zbiórką publiczną? Kwestie dotyczące zbiórek publicznych określone są w ustawie o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych. Jest tam mowa o tym, że zbiórka publiczna, zbiórką publiczną określa się takie wydarzenie, gdzie przedmiotem zbiórki są ofiary w gotówce lub rzeczy przekazane na cel tej zbiórki. Zbiórkę prowadzi organizator zbiórki. Miejsce prowadzenia zbiórki jest to miejsce publiczne określone przez tych organizatorów. No i to muszą być, ta zbiórka musi być prowadzona na cel publiczny określony w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Więc jeżeli ktoś nawołuje za pomocą social mediów do przekazywania jakichś środków, na przykład za pomocą przelewów, wpłat na rachunek bankowy, płatne maile, SMS-y, to tak naprawdę w myśl tej ustawy to nie jest zbiórka publiczna i to nie musi być zgłaszane jako zbiórka. Jeżeli chodzi o bal charytatywny z płatnymi biletami, no to tutaj jest coś takiego, że no pytanie, czy to tak naprawdę nie jest sprzedaż biletu i wtedy
jeżeli jest to sprzedaż, no to ona powinna być prowadzona w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego lub działalności gospodarczej. No i wtedy dochód z takiego wydarzenia jest przeznaczany na konkretny cel. Natomiast jeżeli mówimy o sprzedaży cegiełek, gadżetów, to też trzeba tutaj ustalić, czy te rzeczy, które są wydawane, ta cegiełka posiada jakąś wartość. Czy to jest tylko takie podziękowanie, które nie ma jakiejś wartości, więc właśnie czy to jest tutaj sprzedaż, czy też nie. Mamy umowę z fundacją na zbieranie środków z 1% podatku. Niestety nie ma kontaktu z fundacją, nie otrzymujemy od niej informacji. Co możemy zrobić? Otóż taka umowa zawierana przez osobę fizyczną z fundacją dotycząca środków z 1% podatku, to jest umowa czy porozumienie zawierane w ramach kodeksu cywilnego, więc to jest umowa cywilnoprawna, której nie reguluje ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, więc jeżeli już jest taka sytuacja, że jakoś nie możemy z daną organizacją dojść do porozumienia, no to ostatecznością jest tutaj wystąpienie na drogę sądową, tak prawną. Właśnie tutaj z powództwa cywilnego. Natomiast no, sugerujemy, żeby, jeżeli to oczywiście możliwe, spróbować jakoś porozumieć się z organizacją i się z nią po prostu dogadać. Czy organizacja, której fundatorem jest spółka, a założycielem spółki samorząd, zalicza się do administracji publicznej? No nie zalicza się, no bo to jest organizacja, a nie administracja publiczna i tak naprawdę tutaj nie jest istotne, kto jest fundatorem, kto jest założycielem, tylko jaką formę prawną ma dana organizacja. Więc to wszystkie pytania, jakie tutaj Państwo do nas skierowali na czacie. Mamy nadzieję, że udało nam się odpowiedzieć na Państwa jakieś pytania, wątpliwości. Natomiast no, zdajemy sobie sprawę z tego, że nie wyczerpałyśmy razem z Karoliną całości tematu i pewnie jeszcze jakieś pytania mogą się pojawić. Gdyby tak było, to jeszcze raz zachęcamy do kontaktu z nami. Telefon 601-901-144, adres poczty elektronicznej opp@niw.gov.pl. No i oczywiście nasza strona internetowa, na której znajdą Państwo najważniejsze informacje. To bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia, do usłyszenia.